Jesteśmy w Muzeum Toruńskiego Piernika na pierwszym piętrze na stałej wystawie poświęconej historii toruńskiego piernikarstwa. Z końca XIX wieku w sklepie pokazujemy, jak piernik wyglądał w życiu codziennym właśnie w okresie zaniku rzemiosła w Toruniu, a rozwoju przemysłu. Do XIX wieku piernik był towarem luksusowym, dostępnym tylko dla nielicznych. Dopiero od XIX wieku, poprzez upowszechnienie cukru buraczanego, pierwsza fabryka powstała w Konarach na Dolnym Śląsku, wtedy to jeszcze były Prusy, oraz inne czynniki wpłynęły na to, że pierniki stają się bardziej dostępne. Co się z tym też wiązało? W Toruniu rozwija się przemysł piernikarski. Największa w Toruniu fabryka pierników to była fabryka pierników Gustav Weise, której tradycji sięgają XVIII wieku, a kontynuuje je fabryka cukiernicza Kopernik S.A. W połowie XIX wieku, dokładnie w 1857 roku, rozpoczyna działalność kolejny warsztat. Warsztat Hermana Thomasa, który bardzo szybko przekształca się w prężnie działającą fabrykę. I ta już na początku XX wieku wysyła pierniki, można powiedzieć, w świat. Czyli nie tylko w Toruniu, ale pierniki toruńskie dostępne są w Europie oraz poza nią. Pojawiają się też inne fabryki Jana Ruchniewicza, Alberta Landa oraz mniejsze fabryki i warsztaty, które produkują pierniki. Co się też zmienia? Pod koniec XIX wieku pojawiają się piękne opakowania, które właśnie chciałem Wam pokazać. Piękne skrzyneczki drewniane, puszki, pudełka papierowe i te prezentują nie tylko reklamy właśnie tych fabryk, ale prezentują też najpiękniejsze dzisiaj zabytki Torunia. Czy ratusz, czy pocztę, czy ruiny zamku, prawda, Gdanisko, czy inne elementy toruńskiej dzisiaj starówki, która jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przed sobą mam wyjątkowe skrzynki, tutaj napierniki toruńskie z lat 30. Piękna, gdzie widzimy panoramę Torunia i zabytki najważniejsze naszego miasta. Pocztówki z początku XX wieku pokazują nam, gdzie dokładnie mieścili się prawda, toruńscy piernikarze, gdzie mieli swoje sklepy. Tutaj na przykład mamy rynek nowomiejski i można zobaczyć wejście do sklepu fabryki Hermana Thomasa. Piękne zamówienia czy karty, prawda, na których zamawiano produkty danych firm, pokazują asortyment i pokazują, jak piękne opakowania, drewniane skrzyneczki mogły wyglądać. Z drugiej strony, jak obrócimy, jest piękna reklama, która pokazuje asortyment, naprawdę bogaty. Wyjątkowe opakowania w naszym muzeum, w naszych zbiorach działu historii toruńskiego piernikarstwa to papierowe opakowania z fabryki Albert Land. Fabryka działała krótko, na początku XX wieku, ale co jest niezwykłe, do naszych czasów zachowały się właśnie te opakowania z początku XX wieku, czyli ponad 100 lat przeleżały większość czasu pod podłogą w jednej z kamienic, prawda, mieszczących się na toruńskiej starówce. Pewien pan przyniósł je mniej więcej 2 lata temu i naszej konserwacji pokażę. Mniej więcej wyglądało to tak. Tak te opakowania wyglądały, tylko tutaj już są oczyszczone, a nasza konserwacja z kilkunastu takich fragmentów stworzyła 3 pełne opakowania. Co jest tutaj też wyjątkowego? Pokazuje ulicę Łazienną, ponieważ na Łaziennej znajdowała się ta fabryka. Można zobaczyć budynek, w którym mieściła się fabryka. Był na nim napis Albert Land, fabryka pierników. Do dzisiaj, można powiedzieć, zachował się niewielki ślad tego napisu, co jest wyjątkowe, że do naszych czasów przetrwał. Piękne opakowania tej z fabryki Gustav Weise. Fabryka Gustav Weise była największą fabryką działającą w Toruniu. Produkowała pierniki, dostarczała je do różnych miast oraz krajów. Charakteryzowała się właśnie fabryka Gustav Weise produkowała katarzynki, brukowce oraz innego rodzaju wypieki. Z czasem też keksy, czekolady, ponieważ musicie wiedzieć, że na początku XX wieku, można powiedzieć,
konsumenci zmieniają swoje upodobania i do tego też starają się dostosować toruńskie fabryki. Piękne puszki, na których też widzimy czy ratusz, czy medale, oznaczenia, odznaczenia, prawda, które zdobywały fabryki, bo większość tych fabryk na różnego rodzaju konkursach zdobywała złote medale. Podkreślana też ich wartość była tytułami, które były nadawane przez cesarza Niemiec czy cesarza Austrii. I taki piernikarz, można powiedzieć, który prowadził fabrykę, co pokolenie musiał jakby o ten tytuł walczyć, czyli jeśli umierał właściciel fabryki. Co ciekawe, syn musiał ponownie ubiegać się o tytuł nadwornego dostawcy na dwór jegomości, prawda, cesarza Niemiec czy cesarza Austrii. Do naszych czasów, oprócz tego, że Toruń dalej słynie z pierników, można powiedzieć, do naszych czasów przetrwały piękne opakowania, które są współcześnie robione. I to też jest wyjątkowe, że nie tylko pierniki, ale też piękne opakowania, współcześnie wykonane, możemy spotkać w sklepach w naszym mieście. Tutaj piękna puszka, prawda, z ratuszem, opakowania na katarzynki 12-miesięczne czy 24-miesięczne, które pojawiają się raz w roku, dokładnie na 25 listopada fabryka cukiernicza Kopernik S.A. przygotowuje specjalną, limitowaną serię katarzynek z ciasta leżakowanego. I to też jest niesamowite, że wracamy do tych tradycji, że produkujemy pierniki z ciasta wyleżakowanego i w ten sposób promujemy nasze tradycje, prawda, kulinarne, tradycje piernikarskie. Warto tutaj dodać, że pierniki toruńskie są elementem dziedzictwa polskiego i europejskiego. Kończąc wątek rozwoju przemysłu piernikarskiego w Toruniu, chciałbym powiedzieć, że te tradycje, które rozwijały się pod koniec XIX wieku, pojawiające się opakowania, ten asortyment, dalej są kontynuowane. Toruń żył z pierników i można powiedzieć, żyje piernikami nadal.